Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie we wtorek. Jakiś cieplejszy wtorek. Jak na grudniowy wtorek, to całkiem można powiedzieć, nawet jest ładnie. Proszę Państwa, bierzemy się do pracy, bo wczoraj żeśmy gadali, narzekali, że poniedziałek, że ciężko, że w ogóle. Dzisiaj już może nie narzekajmy, tylko po prostu weźmy się do roboty od razu. Prezenty, Marcinek przyszedł i od razu prezenty. Także spróbujmy dzisiaj takich obrazkowych zagadek troszkę rozwiązać. Mam nadzieję, że dzięki nim uda mi się więcej pieniędzy Państwu wydać niż wczoraj. Chociaż muszę przyznać, że wczoraj ostatecznie całkiem nieźle sobie wszyscy z tymi zagadeczkami radziliście. Ale spróbujmy dzisiaj czegoś innego, więc proszę bardzo, pierwsza zagadka przed Państwem. 25 obrazków, jeden jest inny od reszty. Literka, cyfra, czyli będę prosić o podanie współrzędnych tego różniącego się obrazka. Na antenie, oczywiście można do nas trafić pod ten numer telefonu, biały tam na dole ekranu. A tymczasem przypomnę jeszcze guźkiem zasady naszego programu. W tym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możecie się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.pl. No i to gotowe, jeśli chodzi o zasady. A teraz mam nadzieję, jest już ktoś gotowy też do odpowiedzi, bo wydaje mi się, że ta zagadka nie jest tak strasznie trudna. Obrazków nie ma jakoś tak strasznie dużo. No i jeden z nich rzeczywiście troszeczkę widać, że jest troszeczkę inny. Także to jest na rozgrzewkę gra. Taka obiecana Państwu wczoraj, kiedy męczyłam Was strasznie trudnymi tytułami filmów, później strasznie trudnymi zagadkami z poszukiwaniem różnic między zdjęciami. I obiecałam, że jeśli ktoś dzisiaj o 11:30 włączy telewizor na naszym kanale, to czeka go pierwsza taka zagadka na rozgrzewkę, nie taka strasznie trudna. Mam nadzieję, że widzicie Państwo ten jeden obrazek. Mam nadzieję, że ktoś już jest na drodze do studia, a jeśli jeszcze nie, to proszę może szybko złapać telefon, podyktuję Wam numer i może za chwileczkę kogoś z Państwa tutaj przywitam. Uwaga, to spróbujmy w takim razie. 704-304-304. Kto ma największy refleks? Bo w naszym programie obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy, więc czekam. To miała być ta w miarę łatwa zagadka na rozpoczęcie programu. Ta pierwsza osoba już powinna być na drodze do studia, telefonicznej drodze. Kto dał radę? Ja nie jestem super spostrzegawcza, jeszcze teraz gnębi mnie przeziębienie i tak w ogóle jestem niewyspana, a i tak widzę, że mniej więcej, no nie tylko ja chyba widzę, więc dzień dobry. Dzień dobry, E jak eukaliptus 3. Eukaliptus 3. Brawo, brawo. 50 zł dla Pani. Bardzo pięknie dziękuję za takie żwawe rozpoczęcie programu i z uśmiechem i w ogóle z energią. Bardzo się cieszę, że nie wszyscy są w jakimś takim słabym stanie jak ja. Bardzo dobrze, proszę Państwa, bardzo dobrze, bo miesiąc ten wymaga od nas dużo siły i zaangażowania. Wymaga też dużo pieniędzy, dlatego zapraszam Państwa po te pieniądze tutaj do mnie, do studia. Kolejne 50 zł i pierwsze koty za płoty, pierwsze właściwie to były prezenty za płoty, a teraz spróbujmy rozwiązać zagadkę z Mikołajami. Tutaj słabo widać według mnie. Nie wiem jeszcze, gdzie jest różnica. Szczerze mówiąc, pierwszy raz widzę tę zagadkę. Da się troszeczkę powiększyć?
Nie wiem, czy to miałoby pomóc w rozwiązaniu zagadki, ale nawet tak, nawet niech tak troszkę zasłania to 50 zł. Bo szczerze mówiąc, tak przynajmniej z takiej odległości, jak ja jestem od ekranu, to absolutnie nie widać, który obrazek się różni. Może trzeba troszeczkę bliżej podejść. No tak, to jest dość niewidoczne chyba. Proszę Państwa, chyba będę musiała Was po prostu jakoś ruszyć z kanapy, albo od stołu, albo z łóżka. Nie wiem, kto gdzie spędza dzisiejsze przedpołudnie. Ja powinnam chyba spędzać ją w łóżku, ale widzimy się i wykorzystajcie Państwo to, że może... Prawda jest taka, że niewiele osób jest w domu w tym okresie. Jest to jakiś tak szalony okres zakupów, przygotowań jakichś, że naprawdę bardzo ciężko jest nam znaleźć graczy, zastać zwycięzców przed telewizorem. Dlatego namawiam każdą osobę, która może właśnie, nie wiem, tak jak ja troszkę poziębiona została w domu. Proszę spróbować wykorzystać taki dzień, taki moment, żeby zarobić u nas pieniądze, bo pieniądze w grudniu na pewno się przydadzą. Więc potrzebuję tutaj wszystkich par oczu uważnych do rozwiązania tej zagadki. Ta zagadka wydaje mi się być trudna, bo troszkę biało na białym, poza tą czerwoną taką czapeczką, to właściwie reszta tu Mikołaja się jakoś zlewa z tłem. 2 minuty, proszę Państwa, widzę, że też ten zegar już wystartował, także to są 2 minuty na rozwiązanie tej zagadki. Czas na szukanie tego różniącego się obrazka. Obrazków jest sporo, bo aż 36, także już poziom wyżej, jeśli chodzi o skalę trudności. Jeden różni się od reszty. To nie jest jakaś taka oczywista różnica. To jest coś raczej dyskretnego, raczej tutaj ktoś, kto ma... może nie jest zbyt spostrzegawczy, tego nie zobaczy. Widzę, że jest to już jakiś wstęp do coraz trudniejszych zagadek, także miejcie się Państwo na baczności. Jeśli ktoś teraz potrafi rozwiązać tę zagadkę, to namawiam też, żeby od razu spróbować wykręcić nasz numer, rozwiązać, trafić do studia, wygrać pieniądze, bo kolejna zagadka będzie jeszcze trudniejsza. Więc myślę, że warto w tym momencie, w którym się potrafi rozwiązać zagadkę, brać udział w programie. A zwłaszcza, że nie jesteś wykluczony z dalszych zagadek i przy każdej kolejnej znowu możesz brać udział w grze o pieniądze, także no, tu już jest trudno. Nie wiem, czy ktoś z Was dostrzega ten różniący się obrazek. Tu chyba największym problemem jest kolorystyka, że właśnie poza tą czerwoną czapką cała reszta się niestety jakoś zlewa z tłem, bo ten biały Mikołaj na białym tle może nie jest to zbyt fortunna zagadka. Jest jeszcze 20 sekund. To jest taki czas na to, żeby każdy mógł właśnie, no nie wiem, może podejść po prostu bliżej do telewizora, bo z daleka to się tego nie zobaczy. Ja dopiero jak się tutaj przesunęłam naprawdę blisko, to zobaczyłam, że rzeczywiście coś tam na jednym obrazku jest inaczej, więc No, proszę Państwa, bo skończył nam się czas, mamy nagrodę, mamy zagadkę, czekamy na zwycięzcę. Dzwonimy. 704-304-304. Proszę bardzo. No, ktoś musiał znaleźć. Literka, cyfra, współrzędne tego różniącego się obrazka, proszę. Ja widzę, że tego źle się szuka. To jest naprawdę drobiazg i źle się tego szuka, bo może niefortunnie to jest taki jasny obrazek na tym jasnym tle. Ale wystarczy jedna osoba, jak zwykle w moim programie. I proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka będzie odpowiedź? C jak Celina 4. C4. I też mi się tak wydaje, bo tam nie ma takiego pompona. Brawa dla Pani. Dziękuję pięknie za
telefon i wzięcie udziału w naszym konkursie. Wygrała Pani oczywiście 50 zł i wielkie brawa, bo naprawdę to nie było proste. Także brawa za spostrzegawczość. A teraz przechodzimy do kolejnej zagadki. Proszę Państwa, no spodziewam się, że będzie znowu troszeczkę trudniej. No i niestety mam rację. Ale od razu dostajecie Państwo 100 zł, czyli podwyżka w nagrodzie. No niestety za większymi pieniędzmi jest też haczyk, trudniejsza zagadka. 50 obrazków, dość małych obrazków, nie wiem co to jest, jakiś pingwin czy coś. W każdym razie jakiś świąteczny obrazek i jakie mamy polecenie? Znajdź jeden obrazek różniący się od pozostałych. Troszeczkę bliżej podejść, nie wiem, z daleka to wszystko, nie wiem, zlewa mi się taką widzę tylko ten czerwony trójkącik i jakąś taką czarną bombkę, to jest to, co ja widzę. No dobra, powiększamy to, powiększamy tę zagadkę, bo tu naprawdę słabo widać i dajmy Państwu chwilkę czasu właśnie na szukanie, bo na pewno trzeba teraz podejść bliżej do telewizora. Ja też wykorzystam ten czas i to, że jest powiększona ta zagadka. Nigdy ta zagadka nie była jeszcze prezentowana w naszym programie. O, proszę Państwa, tu jest parę szczegółów. Ale jak słyszę od reżysera, patrz tam, gdzie nikt nie patrzy i zachowaj uwaga i skupienie przez wszystkie 50 obrazków, to ja już wiem, że to będzie trudne. Już te hasła znam, już mnie to niepokoi. No ale dobrze, może ktoś da radę w czasie tych 3 minut. Znowu trzeba sprawdzić współrzędne, literkę, cyfrę. Halo? Proszę Państwa, przyznam się, że wyszłam na chwileczkę ze studia, poszłam do reżyserki, bo szczerze mówiąc patrzę i nie widzę różnicy. Jak drobna to jest różnica? Prosiłam, żeby mi pokazał. Może tam u niego na tym małym komputerku to jakoś bardziej widać, ale szczerze mówiąc tak na ekranie telewizora naprawdę to nie widać takiej tej różnicy. Nie, no musicie Państwo troszeczkę naprawdę tutaj skoncentrować i naprawdę bardzo uważnie przyjrzeć i zachować takie skupienie naprawdę, bo to jest drobiazg, to jest detal i na każdy obrazek trzeba dokładnie popatrzeć i nie pominąć niczego. Nie,
czy to nie było za mało czasu. No nic, sprawdzimy. Proszę Państwa, wracamy do studia. I mam nadzieję, że ktoś za chwileczkę te pieniądze wygra. No, literka, cyfra. Czy komuś udało się dostrzec, który obrazek się różni? Dzwonimy. Proszę Państwa, zanim podyktuję numer, jeszcze prosiłabym o podwyżkę. Dajmy ten pierwszy bonus. Jest to trudna zagadka. Dajmy od razu 2000 zł. Wczoraj też właściwie dwa razy Państwo graliście o te duże pieniądze, także mogę spokojnie już teraz zaproponować ten pierwszy bonus. 100 zł gwarantowane, 1900 bonus, 5 pytań, 30 sekund. Jeśli ktoś na wszystkie odpowie poprawnie, zabiera całą kwotę. Dobrze? Także uwaga, dzwonimy. Jeśli ktoś dał radę, to teraz ma wolną linię do studia, bo nie sądzę, żeby była zbyt duża konkurencja. To jest naprawdę trudna zagadka. Ale sprawdźmy. Proszę bardzo, gramy o 2000 zł, dyktuję numer, dobra? 704, 304, 304 i zapraszam. Gdzie jest mój zwycięzca? Jedna osoba jest tu potrzebna, proszę Państwa, to jest naprawdę niuans, to jest o tyle podstępne, że to nie chodzi o to, że czegoś nie ma. W poprzedniej zagadce jeden z tych Mikołajów nie miał pompona, prawda? Tego też nie było widać ze względu na kolorystykę, ale to była taka klasyczna różnica, czegoś nie ma. Tu nie chodzi o to, że czegoś nie ma. Niestety to już jest taki wysoki poziom trudności, można powiedzieć, dla ekspertów. Czy ktoś dostrzegł, że z którymś obrazkiem jest coś troszkę inaczej? Nie wiem, czy to nie jest za subtelna różnica. Naprawdę wydaje mi się, że tego po prostu nie widać na ekranach telewizorów. Właśnie jak mówi, no, że strasznie chciał tę zagadkę zaprezentować, bo dopiero ją przygotował z grafikiem. Rzeczywiście kombinowali, jak zrobić, żeby no, to była ciekawa zagadka i taka podchwytliwa, ale może rzeczywiście jest za trudno. No, ja bym tego nie znalazła. Nie wiem, czy ktoś widzi. Naprawdę nie wiem. Znaczy, ja bym tego jeszcze nie zmieniała. Ja bym jeszcze chwilkę poczekała. Niech jeszcze ktoś się temu przyjrzy. Może jednak ktoś da radę. No bo skoro już się 2000 pojawiło, to jednak chwilkę poczekajmy. Niech ktoś zagrał te pieniądze. Tak jak wczoraj, wiesz, też udało nam się zagrać dość wcześnie o te duże pieniądze. Więc mam nadzieję, że dzisiaj minimum 2-3 razy uda nam się te duże kwoty zaproponować. Niestety, pomimo tego, że idą święta, pomimo tego, że to jest wyjątkowy miesiąc i że bardzo nam zależy na tym, żebyście Państwo u nas jak najwięcej zarobili, pomimo tego te duże pieniądze mamy prawo przyznawać tylko za te trudne zagadki. Dlatego też tak wcześnie czasem je proponujemy, żebyśmy mieli szansę zaproponować jeszcze coś innego. Dobrze, umówmy się na 10 chwil, dobrze? Proszę Państwa, bo też okres jest trudny, no nie ukrywajmy. Mało kto w tym okresie przedświątecznym ma jakąś moc, naprawdę, jeszcze te przeziębienia powszechnie panujące, to jest jakaś masakra. 10 chwil i myślę, że dobrze, nie będzie się chyba nikt złościł, jeśli 4000 zaproponuje, dobrze? To naprawdę jest trudne, tutaj widzę, chyba chłopcy troszkę przekombinowali tą różnicę, bo mimo tego, że ja byłam u niego w reżyserce i prosiłam, żeby mi pokazał u siebie na ekranie komputera, który obrazek się różni. W tej chwili w studio, jak jestem i patrzę na to, to tego nie widzę. Co tam kombinujecie, panowie? Coś mi tam przestawiają. 4000 zł. Nawet 4000 zł będzie do wygrania, kochani. Ale też no, nie chcę, żeby to za długo trwało, dlatego umówmy się na 10 chwil, maksimum 10 chwil, dobrze? Wczoraj chyba jeszcze zanim dobiegło końca te 10 chwil, pani trafiła do studia przy takiej właśnie pierwszej, trudniejszej zagadce. Także jeśli dzisiaj szybko się z tym uporamy,
to może zagramy, nie wiem, nawet dwie czy trzy takie trudniejsze zagadki o te większe pieniądze. Wszystko zależy od Państwa. Z mojej strony jest naprawdę dobra wola, są pieniądze. Troszkę może tutaj Marcinek nam rzuca kłody pod nogi z takimi trudnymi zagadkami, ale no niestety ta zasada, że właśnie duże pieniądze za trudne zagadki obowiązuje nas pomimo świąt. On mi mówi, uda się, Anka, wystarczy, że jedna osoba znajdzie, uda się, zaraz usłyszymy telefon. Jeszcze zanim odliczanie dobiegnie końca, zobaczysz, że kogoś usłyszymy. Mam nadzieję, że tak, więc czekam. Dobrze, w każdej chwili mogę odebrać telefon, w każdej chwili ktoś z Państwa może zagrać o 4000 zł. Wystarczy podać współrzędne tego różniącego się obrazka, literkę, cyfrę. A im szybciej, tym lepiej, dlatego może podyktuję numer telefonu, może ktoś w tej chwili się zdecyduje wykręcić. 704-304-304 i dla komórek, i dla telefonów stacjonarnych. Nie widzą ludzie. Nie widzą ludzie, to jest za mała różnica, za drobna rzecz i też w takim właśnie miejscu rzeczywiście podstępnym, bo nawet jeśli Państwo będziecie porównywali przy 50 obrazkach ten detal, możecie nie zwrócić uwagi, że coś jest inaczej. To jest naprawdę bardzo dyskretna różnica. Nie wiem, w naszym programie najfajniejsze jest to, że tak naprawdę nie musi być tłumów, żeby nawet trudna zagadka została rozwiązana. Wystarczy jedna dobra osoba, w tym wypadku jedna spostrzegawcza osoba i też pracowita, bo też przejrzeć 50 obrazków to nie jest znowu takie proste. Patrzę na to i pomimo tego, że właśnie mówię, byłam u niego w reżyserce, pokazał mi na ekranie komputera. Mówi, zobacz, jest różnica. To ja w tej chwili tego nie widzę tutaj na tym telewizorku, który mam w studio. Dobra. Pierwszy raz ta zagadka pojawia się na ekranach. Nie wiem, czy w ogóle znajdzie się ktoś, kto to dostrzeże, bo jak gramy zagadki, które już kiedyś gdzieś Państwu prezentowaliśmy, to wiem, że ktoś da radę. Tutaj nie mam tej pewności. Ale ponieważ chciałabym spróbować rozdać te pierwsze duże pieniądze, zaproponuję 6 tysięcy złotych. Niech będzie to 6 tysięcy na te 6 chwil. Dobrze? A nuż ktoś da radę. Mamy 6 tysięcy. Zagadka jest z tych dla ekspertów na pewno. Pomimo to, że mówię, widzę ją pierwszy raz, to już widzę, że to będzie kłopot. To jest taki właśnie detal. To nie jest to, że czegoś nie ma, bo te łatwiejsze zagadki, poprzednie, opierały się właśnie na tym, że tak jak w przypadku ostatniej, że na jednym obrazku Mikołaj na czapce nie miał pompona. Nie miał, na jednym nie miał. Wystarczyło każdy detal porównać i nagle człowiek trafiał, że w jednym obrazku tego detalu nie ma. Tu niestety wyższy poziom zupełnie trudności, zupełnie wyższa szkoła jazdy. Wszystko jest, tylko jest troszeczkę inaczej. I to jest właśnie ten kłopot, że nie dostrzegamy tych delikatnych różnic, a zwłaszcza w takim jakimś ferworze grudniowym, gdzie naprawdę, tak jak rozmawiam z ludźmi, mało kto jest jakiś skoncentrowany i ma czas. Mhm. 4 chwile nam zostały, proszę Państwa, premierowa zagadka. Dla ekspertów, jeśli w ciągu tych 4 chwil nie znajdzie się zwycięzca, ja będę zdecydowanie za tym, żeby pokazać Państwu rozwiązanie i zmienić zagadkę, bo po prostu nie jestem pewna, czy ktoś to zobaczy.
Ajajajajaj. Ja to wiem, że przesadziliśmy z trudnością. Nie wiedziałam, że taką zagadkę chcesz w takim przedświątecznym okresie zarzucić, bo ja widzę, że trudne zagadki bardzo ciężko idzie Państwu rozwiązywać. Bardzo ciężko, naprawdę. Nie wiem, jest to kwestia chyba braku czasu, braku właśnie skupienia, braku czasu na zajęcie się czymś innym niż te najważniejsze rzeczy. No, efekt jest taki, że właśnie z tym tych trudnych zagadek za te duże pieniądze, no nie za bardzo udaje nam się te zagadki jakoś szybko rozwiązać. No ale może teraz da radę ktoś. 6 000 zł, proszę Państwa, bardzo dużo pieniędzy. I naprawdę zależy nam na tym, żeby ktoś o te pieniądze zagrał. 2 chwile. Wystarczy jedna osoba. Jeżeli jedna osoba zobaczy, sprawdzi te współrzędne, trafi do studia. Czy ktoś dał radę? Czy to jest za trudne, czy... Mamy jeszcze te 2 chwile. Jak one miną, pokażemy Państwu rozwiązanie. Wytłumaczymy, na czym polega różnica. Wy tego nie musicie robić, ale powiem Wam, dlaczego jej nie widzieliście. Drobiazg, no po prostu drobiazg, to jest za małe. Zwyczajnie tego po prostu nie widać, a już jak się na przykład stanie tak troszkę dalej od telewizora, jak jest niewielki telewizor, tego po prostu nie widać. Nie mówiąc o tym, że troszkę właśnie nie dostrzega się tego, bo to nie jest coś, czego... To zasadniczo różni jeden obrazek. O, nie ma czapki na przykład na jednym. O, na jednym jest krokodyl zamiast pingwina. To nie tak. Niestety to są takie już subtelności większe. Ostatni moment. Proszę Państwa, pewności nie mam, ale mam nadzieję wielką, że ktoś, komuś się udało. Mamy ostatni moment i to się jeszcze wszystko może dobrze potoczyć. Czasem ludzie czekają na ten ostatni moment, żeby wykręcić nasz numer telefonu. To jest ostatni moment. Jeszcze no nie chciałabym tracić tej szansy na to, że ktoś te 6 tysięcy wygra. Następną zagadkę musimy Państwu łatwiejszą zaproponować i no na pewno to już nie będą tak duże pieniądze, więc jeśli ktoś chce spróbować zagrać o duże pieniądze, no to teraz. Czy komuś udało się spostrzec, że coś drobniutka różnica, drobniutka, to powtarzam, to nie jest nic oczywistego niestety, ale przy oczywistych zagadkach też niestety nie możemy proponować takich dużych pieniędzy, więc coś za coś. Dobrze, jedna chwila, jeszcze wszystko może się dobrze skończyć, ja mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Literka, cyfra. Nie opowiadamy, na czym polega różnica, nie musicie Państwo tego mówić. Ktoś może nawet do końca nie zdawać sobie sprawy, o co tam chodzi, tylko po prostu widzi, oho, z tym jednym jest coś nie tak. To pewno ten. Proszę sprawdzić współrzędne i dzwonić, póki jeszcze jest czas, bo za chwileczkę musimy niestety
po prostu przejść do innych zadań, nie dlatego, że chcą Państwu zrobić na złość, a wręcz przeciwnie, dlatego, że chciałabym, żeby jak najwięcej osób w grudniu wygrało u nas pieniądze, więc jeśli ta zagadka jest premierową zagadką, nie mam dlatego pojęcia, czy ktoś da to radę rozwiązać, dlatego też nie chcę ryzykować za długo, zwlekać, kiedy może się po prostu nie udać nikomu. Jeszcze mamy jeden, jeszcze jest szansa. Czy ktoś dał radę, proszę Państwa? Jedna osoba wystarczy. To jest drobiazg. Rzeczywiście to jest drobiazg, ale powtarzam, nie oczekuję tłumów, wystarczy jedna osoba. O, jeszcze nie pokazujemy rozwiązania. Nie pokazujemy, czekamy. Czyżby trafiła kosa na kamień? Zrobili chłopcy zagadkę, której Państwo nie jesteście w stanie rozwiązać? Czy po prostu nikogo nie ma przed telewizorem? Czy jeszcze ktoś nie trafił do studia? Jaka jest sytuacja? Jeszcze jest zero, chwileczkę. Nie pokazuję jeszcze rozwiązania. Dumny z siebie i blady, że o, zrobiłem zagadkę, której nikt nie jest w stanie rozwiązać. Chwileczkę. Zacznę rozwiązanie. Może rzeczywiście to zakończyć. Nie widzą tego ludzie. To jest za drobne, Marcinku. Pomimo tego, że wyszłam, pomimo tego, że do niego tam na komputerze pokazał mi, który to, ja tego nie widzę tutaj w studio na telewizorze. Nie wiem, czy ktoś dał radę. Nie wiem, czy nawet jedna osoba dała. Naprawdę, to jest ciężki okres taki. Dobrze, dyktuję szybko numer telefonu, proszę Państwa. Jeśli ktoś wypatrzył ten obrazek, to zapraszam. 6000 zł, o tyle gracie Państwo. Spróbujmy chociaż. 704-304-304. Z komórki czy z telefonu stacjonarnego to już wszystko jedno. Moglibyśmy w tym momencie pokazać rozwiązanie, pokazać Państwu, że naprawdę jeden się różnił. Tylko wtedy stracimy szansę na wydanie tych 6000 zł. Korci mnie, żeby jeszcze chwileczkę poczekać. Jakąś mam taką nadzieję, że ktoś da radę. Może to jest za małe. Dajmy taką ostatnią deskę ratunku, ostatnią szansę. Proszę, powiększmy to jeszcze na chwilkę. Powiększmy to jeszcze na chwilkę. Może po prostu to jest za małe. Marcinku, jak ktoś ma taki mały telewizor jak my tu w studio, po prostu tego nie widać. A też ludzie nie mają czasu, żeby przysiąść, żeby się dokładnie przyjrzeć. Musimy dawać takie zagadki, które w locie się daje rozwiązać. To jest ostatnia deska ratunku, proszę Państwa, bo takie duże pieniądze się po prostu już dzisiaj nie pojawią. Damy już łatwiejsze zagadki. Na moment, no powiem szczerze, mnie też...
trochę denerwuje to, że reżyser z grafikiem tacy pewni siebie, że zrobili zagadkę, której nie jesteście Państwo w stanie rozwiązać. Ja nie wierzę. Ja myślę, że gdyby nie to, że jest okres przedświąteczny, to by się ktoś znalazł, kto by dał radę. Dlatego jeszcze taka ostatnia szansa. Proszę się jeszcze przyjrzeć. Ostatnia deska ratunku. Jeszcze na chwilkę to powiększyliśmy. Może ktoś właśnie wszedł do domu albo przysiadł z kawką przed telewizorem albo z, nie wiem, zupą, z obiadem, nie wiem. Proszę podejść na chwileczkę do ekranu. Proszę spróbować, bo bardzo ciężko nam znaleźć zwycięzcę do tej zagadki. Nie wiem, co zrobić. Żal pieniędzy, po prostu żal trochę pieniędzy. Proszę Państwa, ja sama, no naprawdę, już w jaką popadam panikę, bo sama widzę, ile rzeczy jest do zapłacenia, wydania, zrobienia. Święta, po świętach, później ferie, to wszystko naprawdę. Jeśli jeszcze ktoś ma dzieci w takim szkolnym wieku, to jest po prostu... To jest straszny okres, bardzo ciężki. Dlatego tym bardziej zależy mi właśnie, żeby jak najwięcej tych pieniędzy do Państwa powędrowało. Żeby można było spełnić jak najwięcej tych marzeń po prostu na święta. Dlatego nie zmieniam tej zagadki jeszcze, bo naprawdę mam cichą nadzieję, że uda nam się kogoś znaleźć. Że no nie może tak być, że nikomu się nie udało. Nie wiem, ja rozumiem, że jest zaganianie i... No nie ma czasu i w ogóle jakaś taka nerwowość ogólna, ale naprawdę ani jedna osoba się nie przyjrze. Musicie Państwo być bardzo, bardzo czujni. Nie spodziewajcie się, że jakiegoś elementu nie ma. Nie wiem, że na jednym obrazku nie ma czapki, tylko ma pióropusz. No nie będzie tak. Nie, nie. To jest coś drobnego. To jest szczegół. To jest coś subtelnego. Także no, trzeba przez 50 obrazków zachować taką uwagę, bystrość, czujność. Sprawdzić współrzędne, jeśli ktoś... Nie wiem, to może być takie przeczucie, że patrzysz i widzisz, kurczę, wszystko niby jest tak samo, ale coś jest troszkę inaczej z tym jednym. To ten, to właśnie ten. Także proszę sprawdzić współrzędne i dzwonić do nas w te pędy, bo jeszcze ciągle 6 tysięcy złotych ktoś z Was może wygrać. W momencie, kiedy wrócimy do studia, kiedy on... zdecyduje się pokazać Państwu rozwiązanie, no to jest po zabawie, po grze i po 6 tysiącach. Takich pieniędzy już dzisiaj na pewno nie będzie. Marcinku, jeśli coś do mnie mówisz, to musisz chyba włączyć mikrofon. Słyszę, że coś tam krzyczy przez drzwi. Ale nie denerwuj się na mnie, jeszcze chwilkę poczekaj, Macharze. Koniec gadania, daję Ci tylko 2,5 minuty. Nie rozwiązali, nie dali rady, haha. Zrobiliśmy zagadkę nie do rozwiązania. Chwilunia, chwilunia. Daj ludziom chwileczkę popatrzeć. Będą osoby, które nawet pracowicie przejrzą te 50 obrazków. Co więcej, porównają te wszystkie szczegóły, te wszystkie czapeczki, nie wiem, co on tam ma, jakieś skrzydełka, dzióbki, oczka, brzuszki, nóżki, policzą, sprawdzą, czy to wszystko jest do pary, a nie zobaczą tego, co różni.
Właśnie na tym to polega. Na tym polega trudność i spryt tej zagadki. I taka podstępność, że to nie jest tak, że czegoś nie ma. Nie. Jest, wszystko jest tak samo. Znaczy właśnie nie tak samo. Jednym jest troszeczkę inaczej. Ale to jest szczegół. Czy ktoś jest taki bardziej skrupulatny przed telewizorem? Ja wiem, że to nie jest czas na zagadki wymagające skupienia i skrupulatności, ale też tylko za te najtrudniejsze zagadki mamy prawo Państwu oferować te największe pieniądze, więc no jest jeszcze minuta szansy. Mam nadzieję, że komuś się uda. Jeszcze zdążysz trafić do studia, jeszcze nie pokazaliśmy rozwiązania. Jeśli widzisz, który się różni, masz sprawdzone współrzędne, dzwoń, tylko nie pomyl współrzędnych na antenie, bo to się zdarza, także miej sprawdzone współrzędne, nie pomyl. W każdej chwili możesz trafić do studia. Proszę o literkę, cyfrę, nie tłumaczenie, na czym polega różnica. Uwaga, jeszcze ciągle jest szansa dla kogoś na 6 tysięcy złotych. Czy ktoś z tej szansy skorzysta? Kilkanaście sekund właściwie. Pewności nie mam, proszę Państwa, bo powtarzam, ta zagadka pierwszy raz w naszym programie, premierowa zagadka, więc nie mam pewności, czy ktoś widzi. No, 5, 4, dobra, zaraz się wszystko okaże. 3, 2, 1, nie pokazujemy jeszcze rozwiązania, ale wracamy do studia i nie wiem, może spróbuję po prostu podyktować numer telefonu, zobaczymy może. Jezu, może ktoś dał radę, no mam nadzieję, że tak jest, może ktoś czekał na to, 0, dobra? To uwaga, proszę Państwa, 3, 4, spróbujmy razem z tymi osobami, które te współrzędne mają gotowe. Z komórki czy z telefonu stacjonarnego, spróbujmy. 704, 304, 304, uwaga. Jedna osoba, proszę Państwa, literka, cyfra. Tylko teraz proszę być gotowym do odpowiedzi, dobrze? Miej gotową odpowiedź. Litera, cyfra, zapisz sobie, nie wiem, na ręku czy na czole. Bo to się myli. Potem jest stres i to się myli. A w grę wchodzą bardzo duże pieniądze, więc... Usłyszymy telefon? Jeszcze chwilę. Ajajajajaj. Nie pokazuję jeszcze tego rozwiązania. Proszę Cię, poczekaj jeszcze moment. Nie mamy pewności, że naprawdę nikt nie rozwiązał. Wiesz, może jeszcze się ludzie nie zebrali. Nie wiem, Marcinku, jak ja bym była dzisiaj w domu, zanim ja bym się zebrała, wstała, przyjrzała, sprawdziła współrzędne, wzięła telefon. Jezus, to by dużo czasu minęło. Nie napierajmy, no dajmy ludziom szansę. Nie pomogę Państwu tego rozwiązać, ja tylko mogę mówić, bądźcie czujni. Nie patrzcie tak tylko po łebkach. Dokładnie każdy szczegół proszę przeanalizować, czy to na pewno wygląda tak samo. To jest drobiazg, to jest zmyłka, niuansik. Pewno nawet
patrzycie, porównujecie ten element we wszystkich 50 obrazkach, ale jakoś nie zwracacie uwagi, że aha, w tym coś jest nie tak. Dobra, możesz mi dać 3 sekundy na wybranie numeru, dobrze? Ja policzę, już nic nie wyświetlaj, policzę. 3 na wykręcenie numeru tylko. Jedna osoba, która zobaczyła, że coś tam jest troszeczkę inaczej, czy jest też tak, jeśli weźmie telefon, to jeszcze teraz może zagrać o 6 tysięcy, a po prostu kolejna gra będzie na pewno łatwiejsza. Nie zmieniaj jeszcze, przestań tym ruszać. Nie pokazuj rozwiązania, nie zmieniaj jeszcze tej zagadki. Ja jeszcze liczę. 2. Szybciej będę liczyć, dobrze. Też jest dumny, że zrobił zagadkę, że Państwo nie widzicie różnicy. Rzeczywiście, bo tak jakby to były wyścigi, kto jest lepszy. Ja jeszcze czekam, proszę Państwa. Naprawdę wierzę w to, że ktoś z Was dał radę. Wystarczy jedna osoba, ale naprawdę już. Raz, ostatnia chwila. Może jeszcze zdążymy zagrać o jakieś te większe pieniądze, ale już na pewno nie o takie. Także jeśli ktoś chce zagrać dzisiaj o 6 tysięcy złotych, to teraz. Literka, cyfra. Kto zobaczył? Kto widzi? Marcinku, nie bądź taki pewny. Cały czas mówi, nie widzą ludzie, nie widzą ludzie. Pokazujemy rozwiązanie, nie widzą ludzie. Nie bądź taki pewny, poczekaj chwileczkę. Może byśmy mieli, a może byśmy nie mieli. Może ktoś zadzwonił, nie trafił na otwartą linię, teraz próbuje drugi raz. Jest... Nie ma ludzi w domu, rozumiesz? Nie ma ludzi w domu. Wczoraj ciężko mi było znaleźć kogoś do rozwiązania zagadek. To ty dajesz jeszcze premierową zagadkę i taki dumny, że dał podstępną, że podstępna. Akurat w miesiącu, kiedy mi zależy na tym, żeby do Państwa powędrowało jak najwięcej pieniędzy, on się cieszy, że nie jesteście w stanie rozwiązać zagadki, co zrobił. Dobrze, proszę Państwa, rzutem na taśmę, spróbujmy, bo... Może rzeczywiście nikt tego nie rozwiązał, może rzeczywiście nikt tego nie widzi. To nie jest nic oczywistego. Ale wystarczy jedna osoba tak naprawdę. Ja dyktuję numer, zobaczmy, może jednak. Jedna osoba wystarczy, tylko trzeba wziąć telefon i do nas przekręcić. Spróbować wygrać te pieniądze, chociaż spróbować. Z komórki czy ze stacjonarnego to wszystko jedno. No to spróbujmy razem. Start 704 304 304. I literka, cyfra. Proszę nie zapomnieć współrzędnych. Nie opowiadamy, a znalazłem różnicę tam i jest to i to. Literka, cyfra. To musi być podane. Ajajajajaj. Bo mi nie powiedziałeś, że już kończymy. Zresztą naprawdę już? Jezus Maria. Nie wiem, za krótkie są te programy. Naprawdę są za krótkie. Po prostu wyrobić się z tym. Gdyby było więcej czasu, pewnie ktoś by znalazł ten obrazek, bo nie wierzę, że naprawdę Państwo nie daliście rady. Może to kwestia tego, że jest mało ludzi przed telewizorem, że jest premierowa zagadka, że ludzie może nie lubią nowych rzeczy. Nie wiem, naprawdę. I rzeczywiście to jest niuans, to jest drobiazg, to jest taki... No można powiedzieć, że to jest rzeczywiście podstępne, bo można patrzeć na te 50 obrazków, na ten element, patrzeć parę razy w to miejsce, a nie zobaczyć, że to się różni. To jest tak drobna różnica, ale ona tam jest. Ja Państwu obiecuję, że rzeczywiście jeden obrazek jest inny. I jak Wam pokażemy rozwiązanie, to sami się przekonacie, że tak, że jest. Nie pokazuj jeszcze rozwiązania, proszę Cię. No to co z tego, że koniec programu? Zawsze tam jakieś parę minut jest. Proszę mi podać, ile czasu mam.
Dwie minuty, no to jest dużo. Daj dwie minuty. A jeszcze na pewno nie wyświetlamy rozwiązania. Jeszcze wszystko się może wydarzyć, proszę Państwa. Ja naprawdę przez lata pracy w tym programie widziałam już takie rzeczy. W ostatniej chwili ktoś trafiał do studia, rozwiązywał naprawdę trudną zagadkę i wygrywał masę pieniędzy. Także dwie minuty to jest dużo czasu. Wszystko się może jeszcze wydarzyć. Pod warunkiem, że rozwiązałeś zagadkę, masz sprawdzone te współrzędne, weźmiesz telefon i spróbujesz do nas się dostać. Bo jeśli nie spróbujesz, to na pewno nic się nie wydarzy. To tylko będziesz patrzył, jak ktoś inny gra o te pieniądze, może wygrywa całe 6 tysięcy. Twój wybór, ale może warto spróbować, zwłaszcza przy takiej premierowej, trudnej zagadce, gdzie no naprawdę niewiele osób to rozwiąże, niewiele. A jedna osoba nam jest potrzebna, żeby się wszystko dobrze skończyło. Troszkę ponad minutę mamy, proszę Państwa. Dał ktoś radę? No powiedzcie mi, że ktoś dał radę, Jezu. Mam nadzieję, że ktoś wykręca w tej chwili numer. Zaraz poda mi radosnym głosem współrzędne tego różniącego się obrazka i wygra może całe 6 tysięcy. Mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo Państwu tego życzę. Uwaga! Utrzyjmy nohal reżyserowi. Taki dumny, że zrobił taką trudną zagadkę. To jest specyficzna zagadka, taka właśnie, no nie dla wszystkich, jedna osoba na 10 może zobaczy tę różnicę. Teraz pytanie, czy taka osoba była dzisiaj przed telewizorem i czy wykręci mój numer telefonu. Śmiało, proszę Państwa, zostało jeszcze kilkanaście sekund. Kończymy program. To się musi zdarzyć teraz. Zaraz po prostu jesteśmy zobligowani pokazać odpowiedź, pożegnać się, żeby wszystko się o czasie skończyło. Uwaga, 3, 2, 1. Kto czekał na ostatni moment? Kto czekał na ostatni moment? A może ktoś dopiero w tej chwili wypatrzył? Jeszcze dasz radę. Literka, cyfra. Proszę mieć wyryte w głowie te współrzędne. 6 tysięcy złotych, jeszcze ktoś ma szansę dzisiaj wygrać. Który obrazek różnił się od reszty? Zapraszam. Nie wyświetla jeszcze odpowiedzi, jeszcze moment czekamy. Czasem ludzie czekają na ten koniec programu, na ostatnią chwilę, żeby wykręcić numer. Daj wykręcić ludziom ten numer, proszę cię. Ja wiem, że jest koniec programu, ale zdążymy, to jest literka, cyfra. Daj mi 3 sekundy, dobrze? 3, Marcinku, proszę cię, 3. Śmiało, proszę Państwa, kto jest gotowy, dzwoni. Kończymy. Jedna osoba wystarczy, żeby ten program skończył się szczęśliwie. Muszę liczyć dalej. 2. Jeszcze jest szansa, jeśli znasz odpowiedź, masz sprawdzone współrzędne i teraz wykręcisz mój numer telefonu, jeszcze masz szansę wygrać te pieniądze. Jeden. Uwaga. Kto? Jedna osoba.
Ale rzutem na taśmę, proszę Państwa, już, bo nie mamy w ogóle czasu. Ostatni raz dyktuję numer. 704-304-304. Uwaga! Czekamy. Uwaga. Uwaga. Mamy kogoś? Kto zobaczył? Proszę Państwa, ja wiem, że to było trudne, ale naprawdę nikt. Wiem, że musimy kończyć. Proszę Cię. Proszę Cię, przed świętami spróbuj tam wynegocjować, żeby nam parę sekund dali dodatkowych. Jeszcze szybko podyktuję numer, dobra? 704-304-304. Uwaga. Naprawdę nikt nie zobaczył tego. Proszę Państwa, w tej chwili, jeśli ktoś jeszcze próbuje, jeszcze wszystko może się zdarzyć. Jeśli masz te współrzędne, wykręcasz właśnie numer telefonu, jeszcze możesz wygrać 6000 zł. Na pewno nie ma co zaczynać. Uwaga, jedna osoba jest mi potrzebna. Kto spróbuje? Kto spróbuje? Kto rozwiązał? Kto chciałby spróbować wygrać pieniądze? Ostatni raz dyktuję numer. Rzutem na taśmę. Uwaga. 704-304-304. Uwaga. I? Wiem, że muszę kończyć. I? Aha, jednak, tak coś czułam. Halo? Dzień dobry, D jak Dorota 8. Brawo, brawa dla pani. Tak, coś tam z tymi oczami inaczej się gapił. Pingwin. Dobrze, 100 zł jest pani, lecimy. Proszę się skoncentrować, 30 sekund, gramy o bonus. I pierwsze pytanie. Ile dni pozostało do Sylwestra? Do Sylwestra? Niby proste. Który jest dzisiaj? Który dzisiaj? Powiem pani, że ja też nie wiem. Dziewiąty. No. No liczymy. Ani takie proste pytanie niby, co? 21. Czas się skończy, 22 dni. Proszę Państwa, rzeczywiście w tym miesiącu trudno się zorientować, który jest dzień miesiąca, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Do widzenia Państwu, do widzenia jutro.